Podobny program, choć wówczas tak go nie nazwano, zafunkcjonował w suwałkach w latach 90. Wówczas do rąk kilkudziesięciu rodzin trafiły mieszkania w pokoszarowym budynku położonym przy ulicy Płaskiego. Dzisiaj prezydent miasta chce po raz drugi dać mieszkanie w zamian za remont. Miasto posiada pulę wolnych, niezamieszkałych lokali do wynajęcia. Niestety są to mieszkania wymagające remontów. Zdaniem Czesława Rankiewicza mogą się znaleźć osoby, które na własny koszt wykonają niezbędne roboty, a w zamian zyskają komunalne lokum z opcją wykupu na własność. Najem byłby tańszy niż ten na rynku wtórnym, umowa zawierana byłaby na czas nieokreślony, a na okres remontu przyszły lokator zwolniony byłby z czynszu, informuje włodarz miasta. Przyszły najemca remontowanego lokalu nie musiałby latami czekać na przydział komunalnego mieszkania i płacić za nie kaucji. Pomysł Uczesława Rękiewicza przewiduje również możliwość przyszłego wykupienia mieszkania na własność. Jak informuje magistrat, zarząd budynków mieszkalnych dokonał gruntownej analizy mieszkaniowego zasobu komunalnego. Ta wskazała, że w bieżącym roku pozyskanych zostanie około 100 komunalnych mieszkań. W tej grupie jest również 11 kwater wymagających robót remontowych. Mieszkania mają od 16 do ponad 90 m2 i to właśnie one mogą zostać objęte nowym programem miejskim. Potencjalni najemcy muszą jednak spełnić kilka warunków. Prócz oczywistego kryterium dochodowego powinni posiadać odpowiednie środki na sfinansowanie prac. Oczywiście nie mogą być w dniu zawarcia umowy najemcami czy właścicielami innego lokalu mieszkalnego położonego na terenie miasta lub powiatu. Program jest adresowany wyłącznie do mieszkańców miasta. Rekrutację do programu już niebawem ogłosi Suwalski Zarząd Budynków Mieszkalnych, zapowiada prezydent.